Panie i panowie, czas na walkę numer 4. Kategoria wagowa 67 kg. A w tej walce zobaczymy i zapraszam do narożnika niebieskiego. Daniel Daniczek! Wyszpek, myk, myk, unymy tu ci, tyk, tyk, pop, pop, panik, nocy na moje miastek, Moskwa ten ruch, livrit, mity styrone, birdy, ciekują one, ik, ik, proszę nocy, nik, ik, wyszpek, myk, myk, unymy tu ci, tyk, tyk, pop, pop, panik, nocy na moje miastek, Daniel Daniczek, Czechy, narożnik niebieski. Jego ryba w narożniku czerwonym będzie Paweł Sulecki! Sulecki, Polska, narożnik czerwony. Walkę numer 4 na kartach punktowych oceniać będą Sebastian Netz, Jan Trejbal oraz Bartosz Kwiatkowski, sędziami czasowymi Michał Sołkup oraz Grzegorz Mierzejewski. I proszę państwa, przed nami zapowiadany już wcześniej pojedynek Pawła Sulenckiego z Danielem Daniczkiem, mistrzem Czech juniorów. Paweł Sulecki, finalista mistrzostw Polski juniorów. Pamiętamy go też z ostatnich mistrzostw Polski seniorów. Tam przegrał niejednogłośną decyzją z Michałem Dawcem, późniejszym mistrzem Polski w kategorii złoty medal w kategorii półśredniej. Limit 67 kg, kategoria półśrednia. W Paryżu nie będzie kategorią olimpijską. Sławomir Lisowski, sędzią ringowym tego pojedynku. Jeden z dwójki młodszych braci Maćka Słęckiego, znanego dziś polskiego zawodowca. Paweł i Jakub Sulecki. No, nich należy też przyszłość boksu olimpijskiego, a później myślę, że też będą, podobnie jak starszy brat, szukać swojej szansy na ringach zawodowych. To na pewno jest wielkim autorytetem dla nich i tutaj ich wyszkolenie no, też pomaga w treningach. Omawiają bowiem wspólnie walki i tutaj Paweł Sulecki z roku na rok pokazuje, że jest naprawdę coraz lepszym pięściarzem. Ale teraz mocno uderzył Czech na dół. Tak, Czech jest wyższy. Zaczął z pozycji Mańkuta, teraz już widzimy go, normalna pozycja. Nisko opuszczona lewa ręka Daniczka. I teraz wymiana po dystansie, dobry podwrótkowy Sulenckiego. Musi być szybsze ciosy, proste, ręce wysoko. Bam! Blisko, blisko, kontra, tak jest. Kontra, od razu. I znów zmienia pozycja na odwrotną Daniczek. Ale szybko wraca do normalnej. Widać, że to nie sprawia mu żadnych trudności, że lubi takie sytuacje. No pewno warto tu wspomnieć, bardzo przykra ta wiadomość, która ogarnęła cały polski bokserski świat, śmierć Grzegorza Skrzecza, który był trenerem właśnie Pawła Sulenckiego i widać, że naprawdę rozumieli się i dzięki pracy trenera Skrzecza zrobił ogromne postępy Paweł Sulecki. No a teraz troszkę stanął, próbuje przewagę robić. Mocniej atakować Czech, ale dobra kontry Sulenckiego w tym półdystansie. Tak, tempo, tempo, tempo. Seria, seria. Stop. Głowa. Tak, dobrze. Skończymy lewy na dół. Kontra. Tak, i prawy, prawy dodaj. Tak, go. Kontra. Tak, jeszcze raz. Ale szuka tam miejsca Czech, bijąc na dolne partie, szczególnie ten lewy hak jest bardzo kąśliwy. W
No teraz mocny prawy sierpowy, lewy pożytkowy spycha troszkę Pawła Sulenckiego do obrony. W tych wymianach przypychance jednak to on jest zawodnikiem, który stara się być bardziej aktywniejszy. Musi właśnie, tak jak poszły Wojtek Bartnik na nogach, przepuszczać, nie zostawać i próbować przyjmować tej wymiany w półdystansie. Paweł Sulencki w Zabrzu na Mistrzostwach Polski Seniorów zdobył brązowy medal razem z Filipem Oszczepalskim. W finale jego pogromca Michał Dawień z Wisły Kraków wygrał z Danielem Piotrowskim ze Skorpiona Szczecin. No nie była łatwa ta pierwsza runda dla Pawła Sulenckiego. Czekamy na drugie starcie, jeszcze zobaczmy tutaj na akcję. To była niezła akcja, ale od razu odpowiedź, mówię, dobra akcja Sulenckiego, odpowiedź ten lewy kakpity na wątrobę pod prawy łokieć Polaka, groźny, kąśliwy. I drugie starcie rozpoczęte, zaczynała od ataku czeski pięściarz. No, bardzo aktywny stara się być tutaj Czech Daniczek. Musi zatrzymać, kontrować właśnie Paweł Sulencki. Ewentualnie przepuszczać, starać się wychodzić z ponowieniem w swoich akcjach po przepuszczeniu. Prawy, prawy. Teraz zamknięty przy linach, idzie cały czas Czech na wymianę, ale dobre odpowiedzi Sulenckiego. Teraz kolejny lewy sierpowy przeszedł, musi Paweł mocniej stanąć na nogach, troszkę nie dopuszczać Czecha, który mu się za dużo pozwoli, od razu rusza z takim zaciekłym atakiem na Pawła Sulenckiego. Tak, dobrze, no, lewa, 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 już lewa, lewa ręka i kontra, szybciej, szybciej. Tak. Prawy i lewy kontry. Teraz kontra od razu. Pam. Znów trafił najpierw lewym na górę, później dwa razy na korpus Daniczek, który znów zmienił pozycję na odwrotnej. Z tej odwrotnej pozycji był tak precyzyjny. Poleci kontra od razu. Pach w niego. Pa, lewy, prawy. Lewy, lewy, prawy. Lewy, lewy, już i lewy. Hop. Podbórkowy, tak? Uderz mocniej. Już. Tak, jeszcze raz. Kontra. Nie podbórkowy. No, takie ciekawe wypowiedź Wojtka Bartnika, właśnie kontra. Lewy, prawy. Było odszedł dwa kroczki do tyłu, idzie do przodu bez ciosu. Kontra, prawa. Mam od razu. Teraz. Daniczek jest tam miejsce, żeby go dobrze skontrować. Ewentualnie ty podchodzi blisko z opuszczoną głową, właśnie cios podwrótkowy, a nie można właśnie tak zamykać po Sulenckim przy linach, bo taka, to jest taka widoczna przewaga Czecha, gdy on atakuje zamkniętego i schowanego za podwójną gardą Sulenckiego przy linach. Teraz świetny był, potrójny lewy prosty, prawy prosty na korpus, zejście w lewo i lewy sierpowy. No, ale teraz znakomicie znalazł ten moment timing Paweł Sulencki, żeby wyjść tym lewym sierpowym właśnie po blokach ciosów na korpus. Ale wcześniej trzepnął też prawym sierpem na górę Czech. No, kolejny taki zamachowy i od razu po nim ma taką akcję. Prawy z góry, lewy hak na korpus. To jest bardzo niebezpieczna akcja, no, ona idzie praktycznie z automatu. Bardzo ciekawa właśnie. Czech widać, że nie boi się używać tego prawego sierpowego. No i teraz znowu lewy sierpowy jeszcze na zakończenie tej drugiej rundy w wykonaniu Daniczka. To widzimy Daniczka, jak bardzo jest zmęczony po tych dwóch rundach.
Pojedynek intensywny, wkłada właściwie w każde uderzenie maksimum siły. Każdym ciosem czeski pięciarz jakby starał się urwać głowę Polakowi. A Paweł nie ukrywa, że walczy o miejsce w kadrze narodowej, dlatego tak mu zależy na tym, żeby z jak najlepszej strony pokazać się podczas gali Suzuki Boxing Night. No i trzecie, ostatnie starcie. Moim zdaniem musi wygrać to trzecie starcie Paweł Sulęcki, żeby wygrać cały pojedynek. No zdecydowanie może tak łatwo oddawać pola i pozwala się tak atakować energicznie Czechowi, który widać złapał wiatr w żagle. Dwa ciosy na górę, teraz dwa ciosy na dół. Zbyt długo czeka Paweł Sulęcki. Więcej aktywności, bo je troszkę mocniej próbować przełamywać Czecha. Narzucić swój styl walki, nie oddawać tak pola walki, bo to jest jednak widoczne, że to Czech jest stroną atakującą. I teraz nasada Czecha wyraźna. Tak długo, czyli tu po budkowy też. A mocny dobór naprawdę z takim impetem bije Czech, Daniczek w tych swoich atakach. Widać, że to robią już wrażenie, te ciosy na Pawła. Teraz dobry moment, przyjął ciosy na gardę, odpowiedział. Seria, Paweł. Ale nie robi sobie nic z tych uderzeń Pawła Czech. Tak, Daniczek właśnie w każdej takiej akcji, kiedy ma rywala przy linach czy w narożniku, stara się po prostu mocą uderzenia rozbić jego gardę. Widać, że potrafi rozwinąć ten atak w tym dystansie. Dwa ciosy na korpus prawej, lewej ręki. Potem cios podbródkowy, sierpowy. Jest aktywny. No tym dzięki takiej właśnie walce zyskuje swoją przewagę. No teraz ciosy proste, ale mam wrażenie, że troszkę pchane. Nie ma takiego mocnego uderzenia, takiego akcentu, który by mógłby zatrzymać. I pokazać, że jednak te ciosy ważą Pawła Sulęckiego. Żeby Daniczek troszkę zrobił krok do tyłu. Tak cały czas słyszymy z polskiego narożnika te głosy, seria, aby tych ciosów było więcej, ale tym, który atakuje, jest Daniczek. No i teraz przejście do kontrataku. Myślałem, że pociągnie to atak, jeszcze ta seria będzie dłuższa Pawła Suleckiego. No ta końcówka będzie szalenie istotna, 50 sekund do końca walki. Widać taką złość, taką determinację Daniczka w tych atakach. On stara się słuchać, ale jednak te ciosy są takie, jakby troszkę nie robiło na nich wrażenia. Teraz jakieś chyba rozcięcie. Tak, mocne rozcięcie prawego łuku bryjowego, zdaje się, Pawła Sulęckiego. Będzie konsultacja. Mocno krwawi Paweł. Zostało jeszcze już niewiele czasu do zakończenia pojedynku. No. Głową. Ile zostało? Słyszymy, że pyta. Damy radę. Lekarz, ile zostało? Możemy podtrzymać tych minut. Puścimy. My już słyszymy, wiemy, że walka będzie kontynuowana. Wysłanie po tej stronie. Jeszcze weź tego wytrę. Raz, czy dwa, dobra? Dobra, jedziesz. Pierwszy! 30 sekund do zakończenia. Ładnie teraz kontrował tym lewym sierpowym Paweł. Wykorzystał moment, kiedy opuszczona była prawa ręka rywala. Znaczy, pokrzykiwałem mobilizacja jeszcze Wojtka Bartnika z narożnika. Seria. Jeszcze próbuj, jeszcze odważnie, ale... Daje się spychać Sulęcki. Silniejszy jest rywal po prostu. Zdecydowanie widać tu przewagę tutaj siły po stronie Czecha. I koniec walki. Panie kapitanie, bardzo męski bój w kategorii 67 kg za nami, że kamerka punktowa i za moment znamy zwycięstwo. Walka numer 4, Polska, Czechy, Nagami, Suzuki Boxing, osoba numer 20, jak mówię, pan Janek z Komorą.
Krajowa Grupa Spożywcza, bo się ma na tym polskim zupełnie. A zadowolony do swojego występu, zdaje się, Paweł. Zobaczymy, jak to ocenili za chwilę. Będziemy wiedzieli, jak ocenili sędziowie. Tam było uderzenie głową. Stąd ta kontuzja. Ale oczywiście nie było w tym żadnej celowości. Przypadkowe. No i słuchamy. Panie i panowie, w walce numer 4 sędziowie punktujący ten pojedynek wskazali. Sędzia Bartosz Kwiatkowski 30-27, sędziowie Sebastian Nec oraz Jan Trejbal 29-28 dla jednogłośnego zwycięzcy tego pojedynku, którym zostaje Daniel Daniczek! Daniel Daniczek wygrywa jednogłośnie i musimy powiedzieć, że to jest werdykt prawidłowy. Zbyt dużo oddawał pola w tym dystansie, bardzo mocna, aktywna praca Czecha Daniczka. Niepotrzebna jest zderzenie głowami, ta kontuzja Pawła Stuleckiego, ale widać, że nie pasował mu styl i troszkę oddał zbyt dużo pola Czechowi. A więc pierwsze punkty dla Czechów w meczu z Polską. Prowadzenie Polski 6-2, więc pierwsza przegrana. Popatrzmy jeszcze, jak chwilę, jak wyglądał ten pojedynek. Bardzo agresywny w tej walce był Daniel Daniczek. No a teraz, proszę państwa, już wywołuje najpierw sędziego ringowego, a za chwilę obu pięściarzy. Marek Matela, my jeszcze tu oglądamy ostatnią akcję.